Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Witajcie kochani w ten nowy rok 2020. Święty Bożej Rodzicielki, pięknie z Maryją, zawsze w kościele zaczynamy nowy rok i w ten nowy rok zaczynam od słowa, którym są życzenia. Niech w tym nowym roku Pan Bóg nam obficie błogosławił właśnie przez ręce Matki Najświętszej, a słowo, którym się dzisiaj modlę, to Betlejem. To słowo Betlejem przeniosło mnie do momentów, które miałem okazję przeżyć w swoim życiu właśnie w tym mieście, w którym urodził się Jezus. Przypomniało mi te momenty, gdy choćby ostatnio kręciliśmy rekolekcję o kobietach Starego Testamentu. Było to cudowne przeżycie i zaczęło się od tego zdania napisanego na Papa Mobile wystawionym na tarasie ojców Franciszkanów, którym papież Franciszek jeździł po Betlejem, że każdy adwent kończy się w Betlejem. Myślałem też o ludziach, którzy tam mieszkają, o chrześcijanach i o muzułmanach. Myślałem też o tych wszystkich momentach, które mogłem obserwować, gdy przeżywaliśmy rekolekcję kilkukrotnie z profetą w Betlejem i kocham wtedy obserwować ludzi, którzy klękają na posadzce w miejscu urodzenia Jezusa, całują tę posadzkę i kiedy wstają z klęczek, ich twarze promienieją. To są cudowne twarze, niesamowite. Pięknie ludzie wyglądają, kiedy są w Betlejem. Myślałem też o dramacie wielu mieszkańców Betlejem, zamkniętych niemalże w getcie, które mogą opuszczać tylko pod pewnymi warunkami, gdzie przed laty zakręcono im wodę, gdzie są uciskani i ciemiężeni, gdzie są po prostu prześladowani. I w tym kontekście mocno wybrzmiewa orędzie papieża Franciszka na dzisiejszy dzień, właśnie na Światowy Dzień Pokoju, do którego przeczytania bardzo, bardzo serdecznie Was zachęcam. Dlatego Betlejem dzisiaj rodzi we mnie mnóstwo takich sprzecznych odczuć, od tych najcudowniejszych, najpiękniejszych, najwspanialszych, po doświadczenie bólu, jaki przeżywają mieszkańcy Betlejem po dzień dzisiejszy. Betlejem, który jest miastem pokoju, miastem, gdzie urodził się Jezus. Ale ten pokój bardzo mocno jest wyrażony choćby przez ten mural na wjeździe do Betlejem, gdzie gołąbek pokoju jest ubrany w kamizelkę kuloodporną. Dzisiaj myślami jestem w Betlejem, ale nie tylko w grocie narodzenia, ale także z tymi wszystkimi, którzy tam na co dzień mieszkają. Mają niebywałe szczęście mieszkać w miejscu, gdzie urodził się Jezus, ale z drugiej strony cierpią ogromnie. Niech nasza wspólnota jednego słowa dzisiaj przeniesie się do Betlejem. Niech to słowo Betlejem zrodzi w nas miłość do Zbawiciela. Niech nasze twarze promienieją jak twarze ludzi, którzy całują miejsce narodzenia. I niech każdy nasz adwent kończy się właśnie w Betlejem. I niech nas w tym błogosławi, a szczególnie na ten nowy rok, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Z Bogiem.